Halo? Halo? Halo, halo? Halo? Jest tam kto? Dziennikarze uwagi utknęli na terenie siłowni, ponieważ pracownik klubu, zamykając obiekt, nie sprawdził wszystkich pomieszczeń. Czy dziennikarzom uda się wyjść na zewnątrz? Halo? Jak wyglądają procedury bezpieczeństwa w klubach fitness? Na pewno jest to regularny obchód w klubie. Każda zmiana, jakby szczególnie zmiana zamknięcia, no, powinna sprawdzić, czy wszyscy klub opuścili, czy wszyscy opuścili szatnię. 3 minuty po godzinie 23 i nie ma nikogo. Zamknęli siłownię. Zamknęli mnie tu. Generalnie na koniec dnia powinniśmy sprawdzić, czy nikogo w klubie nie zamkniemy. Wyjątkowe okoliczności śmierci Macieja poruszyły wielu mieszkańców Piastowa. Tuż po 17 mężczyzna wyszedł do klubu fitness, w którym regularnie ćwiczył. Minęła 20. Zaniepokojona matka zaczęła szukać syna. Okazało się, że klub, do którego poszedł, jest już zamknięty. Zgłosiłam ten fakt na policję. Prosiłam, żeby zlokalizowali Maćka telefon, ponieważ telefon cały czas działał. No niestety to się wszystko bardzo w czasie przedłużało. Policjant zaproponował, żebym się skontaktowała z ochroniarzem, który pilnuje tej siłowni i może mi udostępni chociaż wgląd do monitoringu. Tak też się stało, no ale niestety tam z tego monitoringu nic nie wyszło. Dopiero po interwencji policji pracownicy ochrony klubu otworzyli drzwi. Po wejściu do środka funkcjonariusze znaleźli zwłoki mężczyzny w kabinie sauny. Ochroniarz powiedział policji, że nie otworzy siłowni, bo jak dostanie nakaz, to otworzy, ale tego nakazu nie było. Osoba, która oddała klucze do siłowni, wyszła i nawet do tej osoby nie było numeru telefonu. Policja weszła do tej siłowni, to było na pewno koło godziny 23. 3 godziny? Tak. Maciek tam poszedł i został zamknięty. Nie wiem, czy gdyby ktoś wcześniej zauważył, że się źle czuje, Maciek byłby uratowany. Nie mieści mi się w głowie, że ktoś po prostu sobie wyszedł, zamknął i niczego nie sprawdził. To jest... Może żył. Tego nie wiemy, tak? Nie mamy takiej informacji. To jest... Nawet słów mi brakuje. Na drugi dzień ta siłownia była czynna. Normalnie, jakby się nigdy nic nie stało. Ja w ogóle bardzo długo nie mogłam uwierzyć w to, że po prostu to się dzieje, jakby było takie irracjonalne po prostu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci. Czy udało się ustalić, jak wyglądały ostatnie chwile życia mężczyzny? Czy mógł szukać pomocy? Zabezpieczono ciało tego mężczyzny, zostało ono poddane sekcji zwłok. Biegli lekarze nie stwierdzili obrażeń, które wskazywały na to, że ktoś przyczynił się do jego śmierci. Natomiast jako prawdopodobną przyczynę zgonu stwierdzono hipertermię, czyli przegrzanie organizmu. Prokurator zabezpieczył również monitoring z tej siłowni, natomiast obejmuje on tylko wejście do tego budynku, nie obejmuje samego pomieszczenia sauny. Prokurator w toku tego postępowania po przesłuchaniu świadków i w oparciu o tą opinię stwierdził, że do jego zgonu nie przyczyniły się inne osoby i w związku z tym postępowanie to zostało umorzone z uwagi na brak czynu. Natomiast przyczyna śmierci tkwiła w jego organizmie.